kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z tagiem świątecznym, który widziałam jakiś czas temu u dziewczyn na kanale Love and Great Shoes. Bardzo mi się spodobał ten tag, więc postanowiłam go zrobić też na swoim kanale i mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas. Jak widzicie, wokół mnie nie ma jeszcze takich ozdób świątecznych, jakichś lampek, jakichś świecidełek, ponieważ my ubieramy choinkę i ogólnie ozdabiamy cały dom dzień przed Wigilią, a najwcześniej to jest tak kilka dni przed Wigilią, więc teraz, kiedy to nagrywam, jeszcze jest trochę czasu, dlatego nie widzicie jeszcze takiego klimatu świątecznego, ale żeby mi było tak świątecznie i klimatycznie, wzięłam ze sobą kubek, który sprezentowałam Bartkowi na Mikołajki i sama go używam najczęściej, bo tak mi się podoba. Jest to kubek z Home Band You, z takim ciastkiem, ogromny kubek, po prostu tutaj można niezłą ilość herbaty sobie zrobić i uwielbiam go. To jest taki pojemny i przesłodki świąteczny. Także dzisiaj razem z Wami i z moim ciastkowym kubkiem przejdziemy przez ten tag. Mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas. Ok, startujemy. Jest 12 pytań. Będę czytała pytania z filmiku właśnie dziewczyn. I tak. Pierwsze pytanie. Czy wyjeżdżasz gdzieś na święta? Ja zwykle jeżdżę do Podkowy Leśnej, do mojego rodzinnego miasta, gdzie się wychowałam, gdzie moi rodzice nadal mieszkają i tam zwykle jest Wigilia. Raz w życiu tylko spędziłam Wigilię gdzieś indziej i to było 2 lata temu i powiem Wam, że ciężko mi jest pomyśleć nawet, żebym spędziła Wigilię bez mojej rodziny. Wiem o tym, że kiedyś taki moment nastanie, że będę spędzać Wigilię z Bartkiem, z naszą już rodziną i nie wiem, jak ja to przeżyję te pierwsze razy, bo ja jestem bardzo, bardzo przywiązana do rodzinnej Wigilii. W tym roku jadę z Bartkiem do Podkowy Leśnej właśnie do nas na Wigilię. Pewnie za rok pojedziemy do Legionowa, do Bartka rodziny. Także tak to wygląda w tym roku. Drugie pytanie. Co chciałabyś dostać na święta? Powiem Wam, że to jest pytanie, które jest dla mnie bardzo trudne, ponieważ ja uważam, że wszystko mam. Ja wszystkie dobra materialne, jakie potrzebuję do życia codziennego, a nawet i więcej posiadam i nie ma czegoś takiego, co bym tak strasznie chciała mieć, a jeżeli coś takiego się pojawia, to zwykle po prostu sama odkładam na to kasę i kupuję. Ale z takich rzeczy, które chciałabym, a raczej potrzebowałabym w najbliższym czasie zmienić, to są głośniki, bo moje głośniki przy komputerze już trochę nawalają, tak to nazwijmy, i czasem działają, czasem nie i to mnie trochę wkurza, więc w sumie tylko głośniki na ten moment są taką rzeczą, która bardzo by mi się przydała, z której bardzo bym się ucieszyła, ale to nie jest nic takiego, bez czego nie mogę żyć. Ja z każdej rzeczy bardzo, ale to bardzo się cieszę, jak dostaję Wigilię pod choinką, a jeszcze bardziej się cieszę, kiedy widzę, jak moi bliscy otwierają prezenty ode mnie i to oczekiwanie na ten moment, czy się spodoba, czy będzie wow, czy nie. Ja bardziej lubię właśnie obdarowywać i patrzeć, czy ktoś się cieszy z prezentu, niż sama jakoś tam odpakować. Zwykle jako ostatnia odpakowuję w ogóle prezenty, bo wolę się skupić na tej radości innych. Także no, tak to wygląda, jeżeli chodzi o prezenty.
Oczywiście nie ukrywajmy, że każdy lubi dostawać prezenty i ja też lubię, żeby nie było, że ja nie cierpię albo coś takiego. Nie, nie, nie. Bardzo lubię dostawać prezenty, ale ze wszystkiego, co dostaję, naprawdę się bardzo cieszę. Trzecie pytanie. Prezenty przynosi gwiazdka czy Mikołaj? U nas zawsze był Mikołaj. Czwarte pytanie. Ulubiona potrawa świąteczna. Z moimi ulubionymi potrawami świątecznymi to jest bardzo, ale to bardzo skomplikowana sprawa, ponieważ ja nie mogę jeść żadnych grzybów, pieczarek, wszystkiego, co jest grzybopochodne, tak to nazwijmy, ponieważ jestem uczulona na większość grzybów. Nawet nie wiem konkretnie, na które tak, na które nie. Po prostu omijam szerokim łukiem wszelkie grzyby, pieczarki, no, wszystko, co jest grzybem. I nie ukrywam, że na Wigilii bardzo dużo jest potraw z grzybami, więc ciężko jest mi coś zjeść takiego, co jest bez grzybów, ale jem zawsze rybę, jem zawsze sałatki. Co jeszcze? No oczywiście nie odmawiam sobie kawałka ciasta, jakiegoś dobrego. Ja nie mam takiego szału wigilijnego obżarstwa. Powiem wam więcej, że pierwszego dnia świąt więcej jem pysznych rzeczy, bo już pierwszego dnia są pierogi z mięsem, jakieś fajne takie mięsne potrawy pieczone. Także pierwszego dnia mam większą uciechę, a w Wigilię tak raczej spokojnie. Nie rzucam się na jakieś potrawy wigilijne. Piąte pytanie. Ulubiona ozdoba świąteczna. Powiem wam, że no, ulubioną ozdobą dla mnie zawsze była choinka. I bardzo, ale to bardzo ubolewam nad tym, że my mamy no, malutkie mieszkanie, więc nie mamy miejsca na to, żeby postawić choinkę, nawet malutką, taką bardzo malutką, żywą. No, nie ma opcji, żeby to się tu udało. Więc co roku mamy taką małą sztuczną choinkę, która i tak sprawia mi najwięcej radości. Te lampki, ozdoby, to jest super, ale kiedy jeżdżę do mojego rodzinnego domu i tam jest zawsze duża choinka, to dla mnie to jest największa magia. Ta duża, pachnąca, świeża choinka. No i marzę o tym, żeby kiedyś u nas w mieszkaniu stanęła świeża, normalna, duża choinka. I to jest dla mnie taki symbol świąt. To jest dla mnie też ulubiona ozdoba świąteczna. Poza tym z takich ozdób świątecznych ja bardzo lubię wszelkie świecidełka, czyli lampki, świeczki, wszystko co daje taki błysk, wiecie, takie migotanie. No, to jest dla mnie świąteczny klimat, także to są moje ulubione świąteczne ozdoby. Szóste pytanie. Czy dekorujesz swój pokój na święta? My mamy już mieszkanie, więc tak, dekorujemy mieszkanie na święta. Jakieś, wiecie, łańcuchy, jakieś bombki, świece, jakieś figurki. Owszem, ale tak jak powiedziałam wam na początku, my zawsze dekorujemy mieszkanie kilka dni przed świętami albo dzień przed Wigilią. Nigdy na początku grudnia czy coś takiego. Tradycja ubierania choinki zawsze była taka, żeby ubierać choinkę właśnie w Wigilię. Także my to robimy dzień przed Wigilią albo dosłownie 2-3 dni przed. Czy to jest fajne? Ja bym chciała mieć już od początku grudnia te wszystkie ozdoby, światełka, choinkę i tak dalej, ale mój mąż nie lubi takiego wczesnego dekorowania i takiego stworzenia na siłę świątecznego klimatu, więc no, ja jakoś się
zgodzę z tym, żeby dzień przed Wigilią stanęła mała choinka i nasze ozdoby. Siódme pytanie, żywa czy sztuczna choinka? Najlepsza żywa, ale dla tych, którzy nie mają miejsca w mieszkaniu, no to malutka, sztuczna to jest chyba jedyna opcja, taka najbardziej rozsądna, także no ja jestem tak trochę pomiędzy. Ósme pytanie. Ulubiona piosenka świąteczna? A kto wie, czy za rogiem nie stają anioł z Bogiem? Jakoś to tak było? Co jeszcze? Ja wszelkie kolędy lubię. Oczywiście wszystkie te takie znane i tradycyjne piosenki świąteczne, które od lat śpiewamy albo nucimy i wszędzie one są, to jest taki klimat świąt. Dziewiąte pytanie. Czy w okresie świąt zmienia się twój styl? Jeżeli chodzi o Wigilię, to zawsze staram się ubrać elegancko i zawsze, wiecie, jakoś tak się wyszykować. Także zdecydowanie świąteczny ubiór jest bardziej elegancki i taki klimatyczny, powiedziałabym. Ale jeżeli chodzi o ten cały okres świąteczny, to raczej nie zmienia mi się styl. Jedynie właśnie w Wigilię jakoś tak się bardziej staram odstrzelić, odstawić i lubię to bardzo. Bardzo lubię to, jak wszyscy siadamy do stołu tak elegancko ubrani i jest tak bardzo, bardzo odświętnie. Poza tym też bardzo lubię Bartka w krawacie, koszuli, wiecie, tak... Oh. Dziesiąte pytanie. Czy w twoim mieście spadł już śnieg? Kilka dni temu w Warszawie rano, o 6 rano, padał śnieg. I to taki gruby. Ale oczywiście się nie utrzymał. Dosłownie nie wiem ile leżał. Pół godziny. I już było po śniegu. Ale coś tam spadło na ziemię. A póki co jest piękna pogoda i nie zapowiada się, żeby śnieg się pojawił. Jedenaste pytanie. Jaka jest twoja ulubiona kolęda? Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając skoczyń dzieciąteczku na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. No. 12 pytanie. Ulubiony film świąteczny? Zdecydowanie Listy do M, 1 i 2. 2 już oglądałam i uważam, że to jest najlepszy świąteczny film, jaki może być. Na pewno będę go oglądać co roku. 1 już obejrzałam kilka razy, a nawet może i kilkanaście razy, także to jest typowo mój świąteczny ulubiony film. Nie cierpię za to Kevina samego w domu, Nowym Jorku i tak dalej. Dla mnie to jest strasznie głupi film i jak widzę co roku w telewizji właśnie ten film, to zawsze szukam czegoś innego, bo moim zdaniem to jest po prostu kiepski film, ale Listy do M bardzo mi się podobają. I zawsze oglądam, a 2 bardzo wam polecam. Oglądałam ostatnio i jestem zachwycona i na pewno jeszcze obejrzę nie raz. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik, o ten tak świąteczny. Bardzo chciałabym, żebyście się włączyli w ten tak i odpowiedzieli w komentarzach na pytania, które tutaj padły, bo chciałabym poznać, jak wy spędzacie święta, co lubicie, jakie macie zwyczaje, jaka jest wasza ulubiona kolęda i tak dalej. Także zachęcam was do pisania komentarzy i włączenia się w ten cudowny, świąteczny tak. Trzymajcie się ciepło, całuję was serdecznie i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. Pa, pa!